Akatyst ku czci Bogu Rodzicy. Co kryje się za słowem akatyst, brzmiącym dla naszego ucha nieco egzotycznie? Czym właściwie jest ów akatyst? Otóż pojęcie to wywodzi się z języka greckiego i oznacza starożytny hymn wschodniego chrześcijaństwa. Posługujące się językiem greckim kościoły wschodnie określają go jako akatistos hymnos. Pierwszy człon tej nazwy pochodzi od czasownika katidzein, siedzieć, poprzedzonego przez literę alfa, nazywaną alfa privativum, która spełnia funkcję przeczenia. Jest to zatem hymn, który śpiewa się nie siadając, czyli na stojąco. Akatyst zrodził się w tradycji wschodniej niepodzielonego jeszcze kościoła jako rodzaj hymnu liturgicznego sławiącego Jezusa Chrystusa, Bogu Rodzicę lub świętych pańskich, zwłaszcza męczenników. Ujmowany zaś od strony formy literackiej, przynależy do gatunku poezji liturgicznej określanego jako kontakion. Poza znaczeniem szerszym, zarysowanym powyżej, termin akatyst często używany jest również w znaczeniu węższym. Określa wtedy najsłynniejszy z hymnów kościoła bizantyjskiego – akatyst ku czci Bogu Rodzicy. Powstały najprawdopodobniej już w VI wieku. Do dziś pozostaje on najbardziej klasycznym i wzorcowym przedstawicielem swego gatunku. Do tego stopnia, że bywa nazywany akatystem par excellence lub po prostu akatystem. Charakteryzuje się unikalną w bizantyjskiej hymnografii formą. Stanowi 24-strofowy kontakion tworzący akrostych alfabetyczny. Znaczy to, że każda kolejna strofa zaczyna się od kolejnej litery alfabetu greckiego. Kontakion ten składa się z dwóch części, z których każda obejmuje 12 strof, zwanych troparionami. Pierwsza część, strofy 1 do 12, opowiada o dzieciństwie Jezusa, poczynając od zwiastowania Jego narodzenia Maryi przez anioła, aż do ucieczki do Egiptu. Końcowa strofa tej części mówi o rozpoznaniu przez starca Symeona w dziecięciu Jezus pełni godności Bożej. Treścią części drugiej, strofy 13 do 24, jest wysławianie, apoteoza tajemnicy wcielenia, ukazująca jej znaczenie dla rodzaju ludzkiego, a nawet dla całego kosmosu. Zwieńczeniem całości jest modlitwa do Bogu Rodzicy. Pierwszą część można by określić jako część doktrynalną, czy też dogmatyczną lub kerygmatyczną. Część druga niesie ze sobą postulat zastosowania, wprowadzenia w życie, aktualizacji wysłużonego nam przez pośrednictwo Bożego Macierzyństwa Maryi zbawienia, Bożej łaski objawiającej się we wcieleniu Syna Bożego. Można by zatem, patrząc z tej perspektywy, określić drugą część akatystu jako parenetyczną, czyli zachęcającą. Kwestią niezwykle żywo dyskutowaną, zwłaszcza od początku XX wieku, pozostaje problem autorstwa akatystu. Podczas gdy wcześniej, na podstawie wielu zachowanych rękopisów, przypisywano je patriarsze Konstantynopola Sergiuszowi, zmarłemu w 638 roku,
lub diakonowi Jerzemu z Pizydii, Pizydesowi, zmarłemu około 633 roku, dziś za najbardziej prawdopodobne przyjmuje się autorstwo Romana Melodosa, czyli pieśniarza. Ustalenie, że przybył on do Konstantynopola za panowania cesarza Anastazjusza I, który panował w latach 491 do 518, pozwoliło sprecyzować lata jego życia, a co za tym idzie określić przypuszczalny czas powstania akatystu. Ustalenia historyków prowadzą do wniosku, że Roman Pieśniarz żył w VI wieku i wtedy też musiał powstać akatyst. Natomiast hipotezy przypisujące jego autorstwo patriarsze Sergiuszowi wiążą się z faktem, że dzieło to uważano za hymn zwycięstwa ze względu na poprzedzający je drugi proemion, utrzymany w formie dedykacji Bogu Rodzicy jako walecznej hetmance. Po grecku te hypermacho stratego. Proemion ten przypisuje jej zasługę odparcia ataku Awarów na Konstantynopol i ocalenie miasta w dniu 7 sierpnia 626 roku. Kroniki historyczne podają, że nazajutrz po zwycięstwie akatyst wraz z dedykacją odśpiewano uroczyście na polecenie patriarchy Sergiusza. Dziś powszechnie przyjmuje się, że wspomniany drugi proemion nie należał do pierwotnego tekstu hymnu i został do niego dodany około 100 lat po jego powstaniu. Postać domniemanego autora akatystu, uznawanego często nie tylko za najstarszy, ale i najpiękniejszy hymn w całej literaturze chrześcijańskiej, jawi się jako wprost fascynująca. Roman Pieśniarz musiał być nie tylko bardzo uzdolnionym poetą, lecz także znakomitym muzykiem. Składając w jedną całość fragmenty przekazów dotyczących jego osoby, otrzymujemy obraz sylwetki człowieka zaiste wyjątkowego. Był z pochodzenia Syryjczykiem, urodzonym w Emesie nad Orontesem. W Berytos, dzisiejszy Bejrut, został diakonem. Następnie przybył do Konstantynopola za rządów Anastazjusza I. Legenda głosi, że tutaj w cudowny sposób otrzymał dar komponowania hymnów, dzięki któremu ułożył ponad 1000 kontakionów. Zmarł najprawdopodobniej niedługo po roku 555. Bezsprzecznie największym i najsłynniejszym dziełem przypisywanym Romanowi Pieśniarzowi jest właśnie akatyst ku czci Bogu Rodzicy. Nie tylko uchodzi on za najstarszy i najpiękniejszy hymn w całej starożytnej literaturze chrześcijańskiej, który po przetłumaczeniu około roku 800 w Wenecji na język łaciński wywarł znaczny wpływ na łacińską poezję maryjną w średniowieczu, ale posiada zarazem nieocenione walory, gdy spojrzeć nań z doktrynalnego punktu widzenia. Jawi się bowiem niczym poetycka, wczesnochrześcijańska Summa Theologica, obejmująca w niezwykle zwartej i pięknej formie syntezę mariologicznego nauczania Soboru Powszechnego w Efezie, który odbył się w 431 roku i na którym ojcowie soborowi nadali Matce Jezusa z Nazaretu najwyższy z tytułów, jakie kiedykolwiek w historii zostały nadane człowiekowi – Bogu Rodzica, Theotokos. Wśród niezliczonych form kultu, modlitw i pieśni, jakie od tego czasu wznoszą się ku Bożej Rodzicielce w Kościele Chrystusowym, na wschodzie i zachodzie,
należący do pierwocin tego kultu akatyst ku jej czci, wyrasta niczym kwiat niespotykanej urody, a zarazem owoc o niebywałej dojrzałości. Jeżeli potrafi przy tym zachwycać odbiorcę współczesnego tak samo, jak czynił to przed wiekami, to dlatego, że może być porównany do przepięknej ikony Maryi, kontemplującej ją zgodnie z ikonograficznymi kanonami, nie w izolacji od jej boskiego Syna, lecz w najgłębszej i najściślejszej z Nim więzi. Wkrótce po swym powstaniu akatyst został włączony do liturgii Kościoła, stając się zasadniczą częścią nabożeństwa ku czci Bogu Rodzicy, określanego od tytułu hymnu, także akatystem. Według dostępnych nam świadectw historycznych, akatyst był pierwotnie śpiewany w święto Zwiastowania, czyli 25 marca. Jak już wspomnieliśmy wyżej, w aspekcie treści akatyst czerpie swą inspirację, zwłaszcza w początkowych 12 strofach, z ewangelijnego opowiadania o dzieciństwie Jezusa. Traktując tę natchnioną relację o początkach życia Zbawiciela jako główne źródło dla tworzonego przez siebie hymnu, autor zachowuje w nim jednak daleko posuniętą autonomiczność formy. Nie tylko przenosi ewangelijną narrację w sferę języka poetyckiego, lecz zarazem tak ją komponuje i ubogaca, by zajaśniała harmonią i pięknem także jako utwór muzyczny. Z jednej strony zachowuje wierność zasadniczemu przekazowi tekstu biblijnego, z drugiej zaś wcale nie wydaje się skrępowany jego formalno-treściową szatą. Wykazując się nieprzeciętnym kunsztem literackim, potrafi podejść do źródłowego orędzia Ewangelii w sposób niezwykle kreatywny, dzięki czemu zachowuje w swym dziele szeroką przestrzeń dla własnej licencja poetyka. Jednak imponująca lista jego zalet i uzdolnień wcale się na tym nie wyczerpuje. Stwierdzić trzeba, iż ponad wszystko jawi się on w swoim hymnie jako znakomity, wytrawny teolog, zdolny do niezwykle głębokich i dojrzałych ujęć syntetycznych. Zechciejmy zatem pochylić się w modlitewnej kontemplacji nad akatystem ku czci Bogu Rodzicy. Nie tylko po to, aby ją podziwiać i wysławiać, lecz także, by naśladować jej gorącą wiarę, heroiczne zawierzenie i bezgraniczne oddanie zbawczemu dziełu jej Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wzorem naszego umiłowanego, błogosławionego Jana Pawła II, który akatystem się do głębi zachwycał i niejednokrotnie dawał temu świadectwo.